bracia. Dzisiaj wielka radość w Kościele, dlatego że wspominamy ósmy dzień tygodnia. W pierwszym dniu tygodnia, jak słyszeliśmy w Ewangelii, Chrystus ukazał się apostołom, ale nie wszystkim. Polecił im przyjąć Ducha Świętego, a szczególnie odpuszczać grzechy. Odpuszczać grzechy to znaczy pokazać miłosierdzie Boże nad słabym, grzesznym człowiekiem, aby się nawrócił, aby się wyspowiadał, aby zapamiętał, co złego czyni bliźniemu. I jeden z 12, ten bliźniak, Tomasz, mówi, że ja muszę na własne oczy, raczej własnymi rękami, palcami dotknąć ran Chrystusa, bo nie wierzę, że On zmartwychwstał. I dzisiaj słyszymy, ósmy dzień przyszedł Chrystus jeszcze raz, mimo drzwi zamkniętych. I mówi do Tomasza, chodź, dotykaj, nie bądź niedowiarki. I Tomasz tutaj wyznał wiarę. Mój Bóg, mój Pan. Ja Jego biorę sobie za przykład do życia. Ja staram się jako wierzący w Niego, i tak trzeba powiedzieć my wszyscy, że będziemy teraz żyli Jego nauką, nauczaniem. Jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, zaraz na początku, po zmartwychwstaniu Chrystusa, uczniowie czynili dobro, sprzedając swoje majątki, dawali apostołom, apostołowie rozdawali potrzebującym. I to jest też miłosierdzie, miłosierdzie już czynne, bo miłosierdzie to odpuszczenie grzechu, wyznanie grzechu. Miłosierny Bóg dla słabego grzesznika, który się nawraca i chce się nawrócić. Bo jeżeli nie chce się nawrócić, nie chce przyjąć Pana Boga, to tego miłosierdzia niestety nie otrzyma. Na siłę Bóg nikogo nie chce zbawić. Dlatego potem, kiedy my się modlimy nieraz w Mszy Świętej czy innych modlitwach, polecamy Panu Bogu tych, którzy w jedności z Nim zeszli z tego świata, to znaczy się pojednali z Bogiem, pojednali z bliźnimi, nawrócili się. I tutaj apostołowie czynili już dzieła miłosierdzia. I czynił tak Kościół, czyni dalej, bo właśnie Kościół pierwszy założył szpitale, pochronki, domy dziecka dla ludzi opuszczonych, nieuleczalnie chorych. To Kościół właśnie w swojej działalności założył szkoły, uniwersytety, chce nauczyć człowieka. To Kościół przez zakony różnego rodzaju uczył rzemiosła, uczył uprawy roli, wspomagał tych ludzi, żeby żejście im pracowało, tutaj zdobywali środki potrzebne. To jest właśnie miłosierdzie czynne. I my dzisiaj, kiedy oddajemy cześć Chrystusowi miłosiernemu, to niektórzy nie mogą tego wszystkiego sobie jakoś połączyć, pojednać. Kiedyś mówiono Biała Niedziela. Cały tydzień ci, którzy przyjęli chrzest w Wielką Sobotę, czyli Wigilię Zmartwychwstania Chrystusa, chodzili w tych białych szatach, tych tunikach, żeby pokazać, że jesteśmy niewinni, jesteśmy bez grzechu pierworodnego, bo w chrzcie został grzech odpuszczony. Przystępowali do Eucharystii Komunii Świętej i cieszyli się. I dzisiaj jakby na zakończenie tego tygodnia, ten ósmy dzień, Chrystus pokazuje też miłosierdzie nad nami i nad tym Tomaszem. Bo on, jako człowiek żyjący na ziemi, podobnie jak my w XXI wieku, no żyjemy wśród materii. I chcemy wszystko dotknąć, zobaczyć, zważyć, powiedzmy, pojechać i spotkać się. To się wszystkiego nie da. Pan Jezus mówi, zmartwychwstanie to jest trochę coś inaczej, to jest wiara. Wiara w Boga. Ale żebyś ty ostatecznie uwierzył, że ja naprawdę zmartwychwstałem, dotykaj moich rąk, nóg, mego boku. Wkładaj rękę na mego boku. Przekonaj się wreszcie. Nie bądź niewierzącym. I wiele ludzi właśnie się nawraca, widzą działalność Kościoła, widzą to dobro, to miłosierdzie. I dzisiaj oddajemy cześć Bożemu miłosierdziu. Ale Boże miłosierdzie my dopiero poznali w XX wieku przez świętą siostrę Faustynę. Zwykła zakonnica, kucharka. To nie jakaś teolog, kształcona w Biblii i tak dalej. Tylko miała głęboką wiarę w Pana Boga. Miała głęboką wiarę w Pana Jezusa, że Pan Jezus jest z nią. I Pan Jezus zaczął z nią dosłownie rozmawiać. I kazał pójść do malarza Wieny, niejakiego Eugeniusza Kazimierowskiego. W 1935 roku został namalowany obraz, ale wcześniej
1931 roku 22 lutego w Płocku Pan Jezus się objawił w sposób taki szczególny świętej siostrze Faustynie i zaczął jej podpowiadać, co ma czynić. Ona szła do swojego spowiednika, potem kiedy była w Wilnie, dzisiaj błogosławionego księdza Michała Sobocki, pytała, co ma robić. I ten jako mądry spowiednik nie brał tego od razu wszystkiego tak, bo jakaś zakonnica coś tam mówi, tylko mówi, słuchaj, skoro Pan Jezus do ciebie mówi, zapytaj go jeszcze raz. Potem Pan Jezus, kiedy był malowany obraz, wielokrotnie mówi, nie tak, jeszcze nie to, jeszcze nie to. I ostatecznie wyszedł ten obraz, mamy dzisiaj zresztą przed ołtarzem Bożego Miłosierdzia, gdzie wypływają te strumienie zmiłowania, łaski, jak służymy w modlitwach, biały i czerwony, czyli krew, nie biały, tylko blady i czerwony, krew i woda. Bo krew jest czerwona, woda nigdy nie jest biała, tylko jest lekko taka, można powiedzieć, delikatnie niebieskawo biała, taka szara. I tutaj pokazał tu całą prawdę płynącą z krzyża. Nie tak dawno słuchaliśmy Wielki Piątek, czy w czasie też Niedzieli Palmowej, mękę Chrystusa, przez przebitego boku wypłynęła krew i woda. I tu jest pokazane, w XX wieku Pan Jezus sam chciał wreszcie nas przekonać. Patrzcie, jak z tego boku coraz szerszym promieniem na ziemię spływa moje to miłosierdzie, krew i woda obmywa. I dzisiaj słyszeliśmy tak samo w czytaniu, że przez krew i wodę nas odkupił, zmienił. To zostało napisane. I teraz warto by wspomnieć, skoro dzisiaj czcimy tutaj odpust Bożego Miłosierdzia w naszej katedrze, a wiemy, że gdzieś od lat już koniec 30., 40., a potem po wojnie, kult Bożego Miłosierdzia w tej katedrze już jest bardzo mocny. Kiedy biskup Rafał wrócił z Łagrów w 1948 roku, wspomina, że zastał już kult Bożego Miłosierdzia i nowennę nieustanną do Bożego Miłosierdzia każdy czwartek w katedrze. Ja też pamiętam, w 1987 roku, kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Lwowa, tłumy ludzi, mówiono nieraz ponad 1000 osób, był w czwartek w czasie nowenny do Bożego Miłosierdzia. Przychodzili grekokatolicy, rzymskokatolicy. Grekokatolicy, którzy w 1991 odeszli do swoich kościołów otwartych, swoich cerkwi, wzięli ze sobą bazylianie, szczególnie ojcowie, ten kult Bożego Miłosierdzia. Modlą się ludzie, wypraszają łaski. I ten kult Bożego Miłosierdzia tutaj był mocny, a rozpoczął się też w sposób taki ciekawy tutaj we Lwowie, dlatego że był ksiądz Jaszczemski Karol, ksiądz Lolu, jak go nazywali starsi, zmarł w 1966 roku, który był wielkim czcicielem Bożego Miłosierdzia. I kiedy miał wakacje w latach 30., pojechał do Wilna, do Krakowa, do Warszawy, gdzie były siostry Bożego Miłosierdzia, siostry Miłosierdzia i chciał dowiedzieć się więcej o tym kulcie. Spotkał świętą siostrę Faustynę w Wilnie, prawdopodobnie tak samo księdza Michała Sobocka. I co więcej, ten ksiądz Jaszczemski, ksiądz Karol Jaszczemski sprawił obraz Bożego Miłosierdzia tutaj w Lwowie do klasztoru też i ten obraz święcił arcybiskup Twardowski, a kazanie głosił ksiądz Karol Jaszczemski. I tutaj jeszcze jeden lwowski malarz, Kaczor Bartowski, Stanisław, namalował dwa obrazy dla sióstr Miłosierdzia. Jeden dla Warszawy, w domu, tam gdzie ksiądz Jaszczemski zatrzymywał się parę razy przed wojną. Niestety obraz spłonął w czasie Powstania Warszawskiego razem z całym klasztorem, a w 1943 roku na zamówienie Matki Generalnej sióstr Miłosierdzia namalował dla Krakowa, w Łagiewnikach, tam gdzie jest dzisiaj centrum Bożego Miłosierdzia, obraz Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj ten obraz po różnych tak kolejach jest w małym kościółku świętego Bożego Miłosierdzia na Smoleńsku, ulica Smoleńsk w Krakowie odbiera cześć. A tam w domu generalnym sióstr obraz odbiera kult namalowany przez Adolfa Chyłę w 1944 roku,
jako wotum za ocalenie z II wojny światowej. Bo doszło do takiego małego konfliktu, no, dwa obrazy, co teraz z tym zrobić. I ówczesny arcybiskup Krakowa, późniejszy kardynał Sabiena, powiedział, no dodajmy ten lwowski obraz do kościółka Bożego Miłosierdzia, tam do dziś odbiera cześć, a ten, skoro jest malowany dla Krakowa za ocalenie, niech będzie u tych sióstr. I co więcej, i wtedy po wojnie zaczęły się problemy z kultem Bożego Miłosierdzia. Ponieważ źle przetłumaczono dziennicze siostry Faustyny, a wiadomo, że bardzo mało ludzi czyta nieraz teksty źródłowe, tylko komentarze. To, co my dzisiaj czytamy w telewizji na pasku, 5 zdań, wszystko wiemy. Ja miałem przeczytać cały artykuł, być inaczej myślę. I tak czytano dzienniczek siostry Faustyny. Wtedy w kongregacji do spraw wiary w Rzymie powiedziano, jak to zwykła zakonnica, jeszcze kucharka i ogrodniczka, będzie nam dyktować, jak my mamy czcić Pana Jezusa. I co więcej, i w Białą Niedzielę będzie święto Miłosierdzia Bożego, my o tym za dużo. Zablokowano kult Miłosierdzia Bożego. Dokładnie 6 marca 1959 roku wstrzymano decyzją Stolicy Apostolskiej. Lwów już miał obraz sprawiony prawdopodobnie przez księdza Leszczyńskiego. Miał nowennę, a że to była żelazna kurtyna, granica. Czcili cały czas. I można powiedzieć, że Lwów zrobił rekord. Nie było nigdy przerwanej nowenny do Bożego Miłosierdzia. W całym świecie był zakaz. Ale jest problem, co zrobić z obrazem, który jest w Chławiewnikach. Co będzie? Pytają się arcybiskupa Baziaka, którego tutaj w 1946 roku Sowieci wyrzucili z Lwowa, a który potem w 1958 już miał pomocniczego biskupa Karola Wojtyłę, a jest rok 1959, kiedy Wojtyła już jest świadkiem tego wszystkiego, Rzym zakazuje. Wojtyła jako młody chłopak pracował w kamieniołomach koło Łagiewnik. Jako młody chłopak nawiedzał ten obraz, modlił się do Bożego Miłosierdzia i to nagle taki cios. No, trzeba Rzymu słuchać. I siostry pytają, jak mówi ten film, wygnanie z arcybiskupem Baziaką. Księży arcybiskupie, który on wtedy był już biskupem krakowskim po śmierci kardynała Sapiehy, co mamy zrobić z tym obrazem? Gdzie go umieścić? Gdzie go zabrać? Arcybiskup powiedział, skoro obraz jest tutaj zawieszony, wy się po cichu modlicie. Nie będzie to kult publiczny, ale możecie się modlić. I wtedy umiera Baziak, za parę lat przychodzi Wojtyła na metropolitę i go to bardzo bolało. I wtedy kardynał Wojtyła poprosił księdza profesora Ignacego Różyckiego, to był znany na całą Polskę dogmatyk, wspaniały profesor. Niech ksiądz profesor poczyta dokładnie dziennicze siostry Faustyny i sprawdzi, gdzie tam są jakieś błędy teologiczne, bo mogły być. Ksiądz profesor Różycki 2 razy przeczytał i powiedział, ani jednego błędu nie ma. Wszystko zgodne z Pismem Świętym. Tu nie ma nic dodane, ani ujęte. Skoro tak, kardynał Wojtyła pisze do Rzymu. I co się okazuje? To są ciekawe daty. 15 kwietnia 1978, kiedy Wojtyła jeszcze jest metropolitą Krakowa, Rzym daje zgodę na kult Bożego Miłosierdzia w całym kościele, jakby odwiesza ten zakaz. Dla kardynała Wojtyły to był jakby balsam na zbolałe serce. I co? 16 października 78, za parę miesięcy, kardynał Wojtyła zostaje papieżem. I jako papież beatyfikuje 18 kwietnia 93 siostrę Faustynę, a 30 kwietnia 2000 w roku jubileuszowym kanonizuje właśnie ją świętą, sekretarką Bożego Miłosierdzia. Tą, która rozszerzyła kult i co więcej ustanawia wtedy niedzielę, pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy, czyli Białą Niedzielę, niedzielą Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła. Że tutaj się dzieje właśnie ten kult, ten cud Bożego Miłosierdzia nad nami. Chrystus zmartwychwstał, ukazuje się uczniom, oczyszcza serca, nawracajcie się, oni przyjmą Ducha Świętego, wyleją na nas. Ale kardynał Wojtyła miał problem,
jak przekonać w dalszym ciągu kurię rzymską, żeby zmienić niedzielę białą, tak zwaną, ja jeszcze pamiętam młodszych czasów, to był głośny, na niedzielę Bożego Miłosierdzia. I jak pisze ówczesny prefekt kongregacji nauki wiary, kardynał Ratzinger, późniejszy następca Wojtyły jako Benedykt XVI. I kiedy pisze teraz stulecie urodzin Wojtyły, czyli 18 maja 2020 roku, papież emeryt pisze tak. Kongregacja dwa razy odrzuciła propozycję Jana Pawła II. Na koniec papież sformułował propozycję, która w Białej Niedzieli pozostawia jej historyczne znaczenie, a jej pierwotną treść wprowadza miłosierdzie Boże. Papież Benedykt pisze tak. Gdy Jan Paweł II wydał ostatnie tchnienie na tym świecie, było akurat po nieszporach święta miłosierdzia Bożego. Rozjaśniło to godzinę jego śmierci światło miłosierdzia Bożego, rozbłysło nad jego konaniem jako krzepiące orędzie. W swojej ostatniej książce Pamięci Tożsamość, która ukazała się w przeddzień śmierci Jana Pawła II, papież jeszcze raz pokrótce przedstawił orędzie Bożego Miłosierdzia. Wskazuje w niej, że siostra Faustyna zmarła jeszcze przed okrucieństwem II wojny światowej, ale przekazała już odpowiedź Pana Jezusa na te przewrotności i potworności. Zło nie odnosi ostatecznego zwycięstwa. Tajemnica paschalna potwierdza, że ostatecznie zwycięskie jest dobro, że życie odnosi zwycięstwo nad śmiercią, że nad nienawiścią zatriumfuje miłość. A papież Franciszek, obecny papież, podobnych słów użył 7 marca tego roku w Iraku, gdy przemawiał w zrujnowanym mieście Karakosz. Dodawał otuchy prześladowanym chrześcijanom przez tzw. państwo islamskie. I mówi papież Franciszek, braterstwo jest silniejsze od bratobójstwa. Nadzieja jest silniejsza od śmierci. Pokój jest silniejszy od wojny. To wszystko jest ma związek z tym właśnie miłosierdziem Bożym, gdzie Bóg chce przez tą łaski udzielane ludziom zmienić ich sumienia i serca, aby przestały być wojny, niesprawiedliwości i tak dalej. I teraz trzeba jeszcze wrócić tutaj do Lwowa, kiedy była ta nowenna i kiedy naprawdę prześladowano Kościół, i to mocno, i kiedy aresztowano, czy raczej zakazano biskupowi Rafałowi, czy ojcu jeszcze biskupowi Rafałowi pracy w katedrze, kiedy odsunięto księdza Seweryna, został staruszek ksiądz Jeszczemski. I pytają się ludzi, no co będzie? No tragedia. Jeszcze trochę zamknął Kościół, bo Jastrzębski już słaby i chory. I on powiedział krótko, jezuita ksiądz Seweryn, którego już też wyrzucano. Gdyby nie miłosierdzie Boże, dawno by nas tu nie było. A ksiądz Jastrzębski po już wyrzuceniu Seweryna mówi krótko na pytanie, co teraz dalej będzie. Że tylko miłosierdzie i możemy nazwać księdza Karola prekursorem kultu Bożego Miłosierdzia na ziemi całej Lwowskiej. Następny wielki taki czciciel Bożego Miłosierdzia to przecież biskup Rafał Kiernicki. Wielka postać i on tutaj w tych najtrudniejszych czasach, kiedy wydawało, że Kościół zniszczą, zamykano kościoły, księży. Co powiedział w czasie nowenny do Bożego Miłosierdzia? Wielokrotnie powtarzał. Niektórzy mówili, to już chyba niemożliwe. Rafał, chyba coś nie tak. Tu jest coraz gorzej, a on nam mówi, że będzie inaczej. W czasie nowenny módlcie się o biskupa dla Lwowa, kapłanów, siostry zakonne, seminarium duchowne. Kropka. I doczekał się w 91 roku, pamiętamy 16 stycznia, 30 lat czcimy, że nie tylko on został biskupem pomocniczym, przyszedł biskup do Lwowa, ale do Żytomierza i Kamieńca Podolskiego. To były cuda, a to był jeszcze Związek Radziecki. Tak na ludzki pomysł było no niemożliwe, a jednak stało się możliwe, dzięki czemu on powiedział, macie się modlić.
był wielkim propagatorem. I tak samo pamiętajmy, że dzisiaj jest ten wielki atak na Kościół z różnych stron. Wyszukuje się nie wiadomo co, choćby jedną malutką drzazgę, robi się z tego wielką belkę, atakuje się wszystkich po kolei, zaczynając od duchownych. Sowieci robili bardzo prosto, rozstrzelali duchownych, wysadzili w powietrze świątynię i mówili koniec z wiarą. Się okazało, nie mieli racji, bo wiara się podrosła wśród ludzi. I dzisiaj trzeba właśnie tej wiary bronić i nie dać atakować. Przecież wielcy tego świata, choćby taki długoletni szef do spraw wyznań, tutaj Julianowicz, Reszetyłek, my go nazywali Juju, co mówią? Myśmy wszystkie środki zachowali, czy zastosowali, żeby zniszczyć Rafała. Nic nam nie wyszło, bo to była świata ludyna, święty człowiek. I dzisiaj też się Kościół chce zniszczyć, nic z tego nie będzie. Ludzie mają wiarę, wiara góry przenosi i wiara pozwala ludziom też powstać.